cię skłoniło do zapisania się do klasy sportowej? Skłoniło mnie to, żeby rozwijać swoją pasję dalej, żeby dążyć do swojego sukcesu, jakim jest zostanie po prostu piłkarzem. Co ci się najbardziej podoba w klasie? Najbardziej podoba mi się to, że jest bardzo dużo WF-ów, w którym po prostu mogę rozwijać swoją pasję. Jest dobre wyposażenie, duża kadra, duża hala cały czas. Jak byś zachęcił swoich kolegów młodszych, żeby chodzili do tej klasy? Na pewno to jest sport, rozwijanie pasji, zajęcie dodatkowe. Przy tym też idzie nauka oczywiście, ale myślę, że to będzie dobry krok w dal. Co skłoniło cię do zapisania się do klasy sportowej? Ogólnie piłka nożna mnie skłoniła do tego, bo bardzo chciałem potrenować piłkę nożną, bo ogólnie kiedyś nie umiałem w ogóle kopnąć piłkę, a teraz przynajmniej coś potrafię zrobić. Co ci się podoba w klasie sportowej? Podoba mi się to, że jest więcej WF-u, więcej ogólnie lekcji, więcej nauki, wszystkiego więcej. A jakbyś zachęcił swoich kolegów lub koleżanki do chodzenia do tej klasy? Zachęciłbym, żeby po prostu przyszli na WF i ogólnie z nami potrenowali, czy się im podoba, czy nie, to by ogólnie chcieli się zapisać, czy nie. Co skłoniło was do zapisania się do klasy sportowej? Chcemy rozwijać nasze umiejętności. Co ci się spodoba, co wam się spodobało w klasie? Jest zabawnie, jest dużo treningu. Mamy ciężkie szkolenie, mamy stroje piłkarskie. A jak zachęcilibyście swoich kolegów, koleżanki do chodzenia do tej klasy? Każdy może rozwijać swoje umiejętności w klasie sportowej. Mogą ktoś, jakby ktoś się zapisać, jakby ktoś chodzi na tańce, ktoś wychodzi na siatkówkę, to też jest klasa sportowa, to może każdy tam przyjść i potrenować. Dobrze. Co cię skłoniło do zapisania się do klasy sportowej? Trener Rafał w klubie nas, można powiedzieć, że namawiał. I nie wiem, no. Co ci się podoba w twojej klasie? Duża hala, dużo przyjaciół fajnych. No i tyle. A jak zachęciłbyś swoich młodszych kolegów lub koleżanki do chodzenia do tej klasy? Zachęciłbym tak, żeby mamy dobrą kadrę szkoleniową, mamy wolną halę i mamy jeszcze na przykład wychodzimy na dwór, jak jest ciepło. Dobrze. Co skłoniło was do zapisania się do klasy sportowej? Mnie skłoniło to, że chcę być dobry w piłkę i jak poszłem pierwszy raz na trening, to zobaczyłem takiego Kornela na przykład, który zaimponował mnie tą grą w piłkę i się zapisałem do klasy sportowej, żeby się więcej nauczyć. Dobrze. Po prostu chciałem spróbować grać w piłkę, no i się udało. A co wam się podoba w klasie sportowej? Jest dużo wygłupów, jest dużo kolegów, jest dużo grania, wszystko. Jest dużo WF. Jak zachęcilibyście swoich kolegów lub koleżanki do zapisania się do tej klasy? Jeździmy na przykład na mecze, ekstraklasy, reprezentacji i ogólnie mamy dużo WF-ów, mamy dużo hale, dużo rekwizytów i jest dobrze. Co skłoniło cię do zapisania się do klasy sportowej? Co mogę powiedzieć? No, pana Cusmira. Może się nauczyć grać w piłkę. Po kolei trenują nas. Fajna atmosfera, jak mówiłem. No i uczymy się takich driblingów. No, driblingu, strzał. Co ci się najbardziej podoba w tej klasie? Co ci się najbardziej podoba w tej klasie? No fajna atmosfera. Aby. A jakbyś zachęcił swoich młodszych kolegów lub koleżanki do chodzenia do tej klasy? No, na pewno ich zapraszam, żeby, no, jak nie mogę grać, to mogę się zapisać i się nauczyć. Dobrze.